Lekcja pod tytułem Odejmowanie pisemne. Żeby odejmować prawidłowo pisemnie, trzeba pamiętać na początku o tym samym, co jest ważne w dodawaniu pisemnym, czyli o prawidłowym zapisie liczb. Pierwszy przykład. 168 minus 43. Pierwszą z liczb zapisujemy sobie porządnie w sąsiadujących kratkach. I teraz tą drugą tak zapisujemy, aby dziesiątki były w kolumnie dziesiątek, jedności w kolumnie jedności. I dopiero teraz piszemy znak odejmowania i kreseczkę. Pamiętaj, zapis jest najważniejszy. Jedności w tej samej kolumnie, pierwszej od prawej. Dziesiątki w drugiej kolumnie, tej samej. Setki, jeśli występują, w trzeciej kolumnie i tak dalej. Tu się nie można pomylić i nie bazgrolimy. Jak to już jest porządnie zapisane, no to, podobnie jak w dodawaniu, działamy od prawej strony. Zaczynamy odejmować najpierw w pierwszej kolumnie. Od górnej, dolną. 8 odjąć 3 równa się 5. I wynik zapisujemy pod kreseczką w tej samej kolumnie. Przechodzimy teraz do drugiej kolumny. Od górnej odejmujemy dolną. 6 odjąć 4, 2. I wynik w tej samej kolumnie. Przechodzimy do trzeciej kolumny. Od górnej, dolną. W dolnej nie ma nic, to po prostu górną przepisujemy. Możesz to sobie wyobrażać, jakby tutaj było 0. 1 odjąć 0 to jest 1. Do tego 0 oczywiście nie wpisujemy. I teraz ważna uwaga jeszcze. W dodawaniu, jak robiliśmy słupki, mogliśmy dodawać sobie wiele liczb. I wpisać w kolejnych wierszach te wszystkie liczby, które chcemy dodawać. I ładnie w słupkach je dodać. W odejmowaniu pisemnym można odejmować tylko dwie liczby. Jedna od drugiej. Jeżeli miał być przykład na przykład taki. 168 minus 43 minus 12, to najpierw trzeba pisemnie policzyć to, a dopiero od wyniku odjąć tą liczbę. Nie można tego robić naraz. Niektórych korci, żeby zrobić tak jak w dodawaniu i napisać na przykład coś takiego. To jest dosyć dziwnym zapisem. O, minus 43, jeszcze sobie mi piszą minus 12 i coś tutaj robią. Absolutnie tak się nie robi. Tylko dwie liczby można odejmować pisemnie. No to odejmujmy, przerobimy kolejne przykłady, bo tu się mogą pojawić pewne trudności. Następny przykład. 536 i porządnie zapisuję drugą liczbę, 425. Znak odejmowania, kreseczka, i odejmujemy. Od prawej strony. Od górnej odejmuję dolną. 6 odjąć 5, 1. Następna kolumna. 3 odjąć 2, 1. 5 odjąć 4, 1. I śliczny wynik 111 nam wyszedł. Następny przykład. Zrobię tu trochę więcej miejsca. Zapisujemy sobie. 346, 157. Znak odejmowania, kreseczka, no i tu zaczniemy mieć pewne kłopoty, no bo od górnej dolną, pamiętaj, od górnej dolną, a od 6, 7 nie da się odjąć, prawda? 6 odjąć 7 to ile to jest? Powiem Ci w tajemnicy, że w szóstej klasie dowiesz się, że można. Wyjdzie tak zwana liczba ujemna, ale w czwartej klasie jeszcze mowy nie ma na ten temat. Więc póki co mówimy, od 6, 7 się nie da, no to co trzeba zrobić? W tym momencie robi się tak zwaną pożyczkę. Na czym ta pożyczka polega? Że pożyczamy od sąsiadującej kolumny. W jaki sposób? Skreślam sobie tą liczbę, tutaj było 4, i w jej miejsce wpisuję liczbę o 1 mniejszą, czyli w tym wypadku 3. A to 1, które zabrałem od czwórki, dopisuję do szóstki i robi mi się 16. Od 16 już to 7 da się odjąć. Dlaczego tak wolno mi zrobić, wytłumaczyć? No bo popatrz. Mieliśmy tą liczbę 346. Na chwilę się samą końcówką zajmijmy, tą, którą tak zmanipulowałem. To 46, to możemy rozłożyć na 30 plus 16, prawda? I właśnie to tutaj zrobiłem. Ta pożyczka polega na tym, że z 40 zrobiło się 30, stąd ta trójka w kolumnie dziesiątek, a z szóstki zrobiła się 16.
Na tym to polega. Od następnej kolumny pożyczając zmniejszamy ją o 1, a tą pożyczoną jedynkę dopisujemy do tej tutaj kolumny i mamy 16. Od 16 już 7 da się odjąć. 16 odjąć 7 to jest 9. Bardzo przyzwoite odejmowanie. Więc tą kolumnę mamy z głowy. Patrzymy do następnej. Teraz tu już nie ma czwórki, skreśliliśmy ją, tu już jest trójka. Od 3 odejmujemy 5. Da się? Znowu nie, znowu problem. Zastosujemy tą samą metodę, metodę pożyczki, czyli stąd pożyczam, a więc skreślam i zamienia się to na liczbę o 1 mniejszą, czyli dwójeczka. Pożyczoną jedynkę dopisuję do trójki i teraz mam już nie trójkę, a 13. 13 odjąć 5 to jest 8. No i przechodzę do ostatniej kolumny. Tu już mam dwójkę, a nie trójkę, bo trójki już nie ma. 2 odjąć 1 to jest 1. Tak działa odejmowanie. Trochę trudniej niż w dodawaniu, prawda? Trzeba pamiętać o tych pożyczkach. No to świetnie. Teraz zróbmy sobie następny przykład. Tylko tutaj powycieram bazgrołki swoje. I następny przykład. Tu też pewnie będą pożyczki. 1252 odjąć 631. Kreska i odejmujemy. Pierwsza kolumna. 2 odjąć 1, 1. Udało się, bez pożyczki. 5 odjąć 3, 2. Udało się, bez pożyczki. 2 odjąć 6, nie da się. Dwójka jest za mała. Trzeba pożyczyć z sąsiedniej kolumny. Więc skreślamy jedynkę. I co zostanie z jedynki po zabraniu 1? 0. Tu po prostu się to zamieni na 0. Pożyczoną jedynkę dopisuję do dwójeczki i mam 12. 12 odjąć 6, 6. I koniec, bo tego zera już tutaj nie przepisujemy. To już nie ma nic i naszym wynikiem jest 621. Popatrzmy na następne przykłady. 526 minus 148. Kreseczka i odejmujemy. 6 odjąć 8. Nie da się, bo ósemka większa od szóstki, więc spożyczam. Z dwójki zrobi się jedynka, a pożyczoną jedynkę dopisuję do szóstki i mam 16. 16 odjąć 8? 8. Następna kolumna. Tu już jest jedynka. 1 odjąć 4? Nie da się, więc pożyczam stąd. Z piątki zrobi się liczba o 1 mniejsza, czyli czwórka i jedynkę dopisuję tu i mam 11. 11 odjąć 4? 7. I ostatnia kolumna, 4 odjąć 1, 3. Bardzo ładny wynik nam wyszedł. Kolejny przykład. 325 minus 267. Kreskę rysujemy i pewnie znów trzeba będzie pożyczać. No już widać, że od razu. 5 odjąć 7. Nie da się, bo siódemka większa, więc pożyczamy z następnej kolumny. Dwójka się zmniejszy o 1, czyli zrobi się z niej jedynka. Pożyczoną jedynkę dopisuję do piątki i mam 15. 15 odjąć 7 to jest 8. Przechodzimy do drugiej kolumny. 1 odjąć 6. Nie da się, więc pożyczamy. Z trójki zrobi się dwójka, a pożyczoną jedynkę dopisuję do tej jedynki. Mam 11. 11 odjąć 6, 5. I ostatnia kolumna. 2 odjąć 2 to jest 0. Zera nie wpisujemy, czyli tutaj już po prostu nie będzie nic. Naszym wynikiem jest 58. Teraz będzie jeszcze trudniej niestety. Popatrz, co tu się robi. 102 odjąć 65. Kreseczkę rysujemy, no i zaczynamy walczyć. 2 odjąć 5. Nie da się. Musimy pożyczyć. Zaglądamy do sąsiedniej kolumny i o rany, tu nie ma nic, bo tu jest 0. Więc co się robi w takim wypadku? Zagląda się do następnej kolumny i od niej pożycza. Pożyczamy z tej kolumny. Ale uwaga, jak będzie śmiesznie. Najpierw ci pokażę, a później wyjaśnię dlaczego. Stąd pożyczamy, czyli skreślam i zmniejszam o 1. No jak jedynkę zmniejszę o 1, to tu już będzie 0, czyli nie będzie nic. I teraz, co wpisujemy? Po pierwsze, w te miejsce, w tego zera, które tutaj jest, wpisuję 9, a do cyfry, do której pożyczałem, dopisuję.
tak samo jak poprzednio, jedynkę zawsze dopisujemy. A dlaczego tutaj się pojawiło 9? Przecież to 0 się o nic nie prosiło. Wytłumaczyć. Popatrz, mieliśmy taką liczbę. 102, którą możemy rozłożyć na następujące liczby. 90, 10 i 2, prawda? 90 to jest ta dziewiątka, która się tutaj pojawiła. 10 to jest ta jedynka, która się pojawiła przy dwójce. A dwójka, no to jest ta dwójka, która sobie czekała. Tak to działa. Niektórych to bardzo myli, dlatego, no może jeszcze nie będę wycierał, dlatego zrobimy kilka takich przykładów. No ale póki co skończmy ten. W efekcie tej pożyczki tu zamiast 0 mamy 9, a tu mamy 12. 12 odjąć 5 to jest 7. Przechodzimy do następnej kolumny, tu już jest 9 odjąć 6 to jest 3. No a tu zostało 0, czyli nic nie wpisujemy. Teraz już wytrę, bo będzie kilka następnych przykładów już właśnie z zerami, bo one najwięcej wprowadzają zamieszania wśród uczniów, te pojawiające się zera. 3028 odjąć 1237. Kreseczka i odejmujemy. 8 odjąć 7, 1. Na razie jest dobrze. 2 odjąć 3 nie da się. Musimy pożyczać. Stąd nie możemy, bo jest 0, no to pożyczamy stąd. Po pożyczce trójka zmniejszy się o 1, czyli tu będzie dwójka. W pośredniczące 0 zamieniamy na dziewiątkę i dopisujemy 1 do naszej dwójki. Tu mamy już 12. 12 odjąć 3, 9. I teraz tutaj mamy 9 odjąć 2, 7. I w ostatniej kolumnie 2 odjąć 1, 1. Jeszcze kilka przykładów, żeby sobie to utrwalić. Jeszcze 3 takie przykłady. Ostatni zobacz, jaki będzie paskudny. Ale się przyda to. 12 007 odjąć 1239. Krecha. Poprawię tą dziewiątkę, bo taka o, mało widoczna, i odejmujemy. Odprawy. 7 odjąć 9. Nie da się. No to musimy pożyczać. Stąd nie możemy, bo jest 0. Stąd też nie możemy, bo jest 0. No to pożyczamy stąd. Dwójka się zmniejszy o 1, czyli tu będzie jedynka. I uwaga, oba pośredniczące zera zamienią się na dziewiątki. Wszystkie zera, które mamy po drodze, jak pożyczamy, zamieniamy na dziewiątki. Ile by ich nie było? 1, 2, a może i 50. Wszystkie się zamienią na dziewiątki. No a tutaj pożyczoną jedynkę dopisujemy do siódemki. I mamy 17 odjąć 9, 8. I jedziemy dalej. 9 odjąć 3, 6. 9 odjąć 2.